Działania na rzecz ochrony przyrody mają długą historię, zarówno na świecie, jak i w Polsce. Człowiek od chwili, kiedy zdał sobie sprawę z nieodwracalności zjawisk związanych z wykorzystywaniem zasobów środowiska, starał się ochronić najcenniejsze z nich. Różne były powody wprowadzania pierwszych działań ochronnych. Jednak cel pozostawał zawsze ten sam – zachowanie cennych zasobów przyrodniczych. Dzisiaj ochronę przyrody pojmujemy jako ogół działań podejmowanych w celu zachowania w optymalnym stanie przyrody ożywionej, nieożywionej i krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej. Istotną rolę w ochronie przyrody pełnią Lasy Państwowe. Organizacja zarządzająca ponad 80% powierzchni ogólnej polskich zasobów leśnych. W Lasach Państwowych znajduje się 86% ogólnej liczby rezerwatów, duża część powierzchni parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Tworząc od momentu wejścia do Unii Europejskiej obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie sposób było pominąć powierzchnię ekosystemów leśnych, w których według szacunków istnieje ponad 65% zasobów biologicznych kraju. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do obejrzenia cyklu filmów poświęconych ochronie przyrody na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. W 10 odcinkach przedstawimy, jak pilscy leśnicy, realizując swoje codzienne zadania, dbają o zasoby przyrodnicze i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. Celem tych filmów jest również ukazanie, jak ważne jest znalezienie kompromisu pomiędzy postępem gospodarczym i społecznym, a poszanowaniem środowiska. Ochrona przyrody to dyscyplina rozwijająca się wraz z rosnącą świadomością człowieka. Dynamika badań naukowych i dostęp do ich wyników sprawia, że dzisiaj dysponujemy znacznie większą wiedzą na temat otaczającego nas świata, pozwala na głębsze zrozumienie naturalnych procesów, jakimi się on rządzi, oraz roli poszczególnych gatunków, zwierząt i roślin i zależności między nimi. Znacznie lepiej zdajemy sobie dziś sprawę, jak istotne znaczenie ma różnorodność biologiczna. Lasy Pilskiej Dyrekcji rosną przeważnie na ubogich i niezbyt urodzajnych siedliskach borowych. Dlatego też w składzie gatunkowym naszych drzewostanów dominuje sosna. Mimo to obszar, którym od dziesięcioleci zarządzają pilscy leśnicy, uznawany jest za cenny przyrodniczo. Znajduje to odzwierciedlenie w ilości ustanowionych tu form ochrony przyrody, liczbie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków podlegających ochronie prawnej. Na terenie nadleśnic wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile ustanowiono 27 rezerwatów przyrody. Zajmują one powierzchnię ponad 3300 hektarów. Są wśród nich prawdziwe perły, takie jak Diabli Skok, Stary Załom, Dolina Różycy, Wielki Bytyń, Zielona Góra czy Kuźnik. Podobnie jest z pozostałymi formami ochrony, takimi jak obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, użytki ekologiczne, pomniki przyrody czy strefy ochrony ostoi zwierząt. Czy najmłodsza forma ochrony przyrody, obszar Natura 2000, które zajmują 47% powierzchni naszych lasów. Mam nadzieję, że prezentowane przez nas kolejne odcinki cyklu Ochrona przyrody w pilskich lasach przybliżą widzom bogactwo przyrodnicze naszego terenu, a także ułatwią zrozumienie korzyści z dobrze zachowanej przyrody, jak ważne są właściwe metody jej ochrony i że dobrze zaplanowane i przemyślane działania pozwalają chronić to bogactwo bez wprowadzenia nadmiernych ograniczeń. Jeszcze raz zapraszam do obejrzenia filmów i oczywiście do pilskich lasów o każdej porze roku. Ustanowienie określonej formy ochrony przyrody związane jest z wprowadzaniem ograniczeń w gospodarowaniu na danym terenie. Każdy chroniony obszar posiada katalog ograniczeń i działań ochronnych, podporządkowanych głównemu celowi, nazywanemu przedmiotem ochrony. Organem odpowiedzialnym za zarządzanie obszarami chronionymi jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Teren administrowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile należy do jednych z najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszaru województwa wielkopolskiego. Charakteryzuje się on zróżnicowanym obszarem z dużymi kompleksami leśnymi, dolinami rzecznymi, wzgórzami morenowymi, także licznymi jeziorami. Mamy tu wiele chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów, także form ochrony przyrody, takie jak rezerwaty, pomniki przyrody, obszary Natura 2000 czy użytki ekologiczne, które niejednokrotnie nachodzą na siebie. Jednocześnie jest to teren zamieszkały, stale rozwijający się, gdzie prowadzona jest gospodarka rolna, leśna, rybacka. Budowane są nowe drogi czy tworzone są nowe inwestycje w mniejszym lub większym stopniu oddziałujące na środowisko.
Właśnie te aspekty, o których wcześniej wspomniałem, czyli te przyrodnicze, jak i infrastrukturalne czy przemysłowe, powodują, że na terenie tym jest wiele grup zainteresowanych. Mieszkańcy, władze samorządowe, rolnicy, leśnicy, rybacy czy członkowie organizacji pozarządowych. I każda z tych grup ma jakieś swoje cele do realizacji, ma swoje oczekiwania, które niejednokrotnie są sprzeczne ze sobą. I aby móc realizować te cele, bardzo ważny jest właśnie wspólny dialog i współpraca między tymi poszczególnymi grupami. Doskonałą płaszczyzną do takich właśnie dialogów między tymi poszczególnymi grupami są warsztaty i konsultacje organizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. W trakcie tworzenia planów ochrony, tudzież planów zadań ochronnych, niezmiernie istotny jest również udział społeczeństwa w trakcie prowadzonych procedur oddziaływania na środowisko i zgłaszanie w trakcie właśnie tych procedur, jakichś konstruktywnych uwag, które mogą mieć realny wpływ na ostateczny kształt inwestycji. I bardzo często właśnie przez te działania udaje się znaleźć jakiś kompromis, który pozwala realizować inwestycje właśnie na terenach cennych przyrodniczo, bez uszczerbku dla ich walorów, a także pozwalających na rozwój tego obszaru. Lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile położone są w zasięgu administracyjnym czterech województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Funkcjonuje tu 8 powiatów i kilkadziesiąt gmin. Dla każdej z jednostek samorządu terytorialnego bardzo istotne jest wykorzystanie potencjału gospodarczego wynikającego m.in. z położenia geograficznego i walorów środowiska. Z tego powodu prawidłowe funkcjonowanie ochrony przyrody wymaga ciągłego poszukiwania kompromisu pomiędzy koniecznością postępu społecznego i gospodarczego, a poszanowaniem środowiska w oparciu o fundamentalną dla polskiego i unijnego prawodawstwa zasadę tak zwanego zrównoważonego rozwoju. Jeśli miasto nastawia się na rozwój turystyki, chce być atrakcyjne pod tym względem, to na pewno każda forma udostępniania, informowania o tym, że mamy coś wyjątkowego pod kątem przyrodniczym, pomaga w rozwoju turystyki, a taki jest Złotów, jako stolica tego regionu, jako miasto, które szczyci się tym, że jest miastem 5 jezior, jednej rzeki, wielu obszarów zielonych, prawie 100-hektarowego parku, to bardzo na to zwracamy uwagę. Generalnie z form ochrony przyrody posiadamy tylko pomniki przyrody w liczbie 24, ale w naszym sąsiedztwie znajdują się obszary Natury 2000. Dla nas jest to wielki atut, dlatego że powoduje właśnie spływ turystów, którzy wykorzystują potencjał tego terenu do aktywności. I to jest forma, która najbardziej mi odpowiada. Miejscowi, gospodarstwa agroturystyczne, ale przede wszystkim organizacje pozarządowe tworzą coraz bogatszą ofertę wydarzeń opartych o potencjał przyrodniczy. Wiele z nich właśnie realizowane jest w obszarze Natura 2000. W Dolinach Wdy czy Bory Kujańskie to są fenomenalne tereny do tego, żeby na przykład rozwijać turystykę rowerową. Świetnie się wpisuje oferta lasów państwowych w to, ponieważ bardzo mi się to podoba, że lasy tworzą niezależnie właśnie całą ofertę szlaków turystycznych, a co ważne, dają pomysły na ich eksplorację, bo wydarzenia, które tu się dzieją, czyli pierwszy weekend września, każdy tą datę zna. Leśny rajd rowerowy organizowany przez kilka nadleśnic. Także z pewnością są pewnym magnesem do tego, żeby sprowadzać tutaj ludzi, oferować im dobrą ofertę turystyczną, a dla nas, dla samych mieszkańców, to jest doskonałe miejsce do życia tutaj, bo każdy żyje pracą, ale po południu coraz częściej szuka miejsca na wypoczynek i my go mamy zaraz za granicami miasta, właśnie w tych pięknych obszarach. Znalezienie rozwiązań zadowalających wszystkie strony nie byłoby możliwe bez udziału społeczeństwa w wyznaczaniu i utrzymaniu form ochrony przyrody. Ważną funkcję pełni tu system konsultacji społecznych, obowiązujący przy ustanawianiu planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych. Jest to moment, w którym mieszkańcy gmin, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządów mogą zgłaszać swoje uwagi do planów przygotowanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W wielu miejscowościach, na których rozwój mają wpływ obszary chronione, dzięki konsultacjom społecznym osiągnięto porozumienie. Ponieważ żyjemy na obszarach, które są w dużej mierze obszarami chronionymi,
Samorząd w aktywny sposób uczestniczy w konsultacjach na poziomie uzgadniania właśnie planów ochrony, czy też innych form ochrony przyrody, które są wprowadzane czy na wniosek powiedzmy nadleśnictwa, czy też Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. No, zdarza się często, że mamy różne zdania w tej kwestii, ale zawsze udaje się jakiś kompromis wypracować i cel jest jeden. Ochrona przyrody, przemyślana ochrona tej przyrody i tych walorów przyrodniczych, a z drugiej strony nie chcemy, myślę, że tutaj też mówimy już jednym głosem, nie chcemy ograniczać jakby dostępności dla turystów. Niemniej jednak musi to być wszystko odpowiednio zorganizowane i na pewnych jasnych zasadach po to, żeby rzeczywiście te walory zachować dla przyszłych pokoleń. Regionalna Dyrekcja Ochrony Przyrody czy przyrodnicy generalnie starają się zachować wszelkimi sposobami i ograniczyć tą ilość potencjalnych turystów, którzy tutaj będą na tych obszarach się przemieszczać. My z drugiej strony chcielibyśmy, żeby jak w największej mierze ci turyści korzystali z tych walorów. Niemniej jednak ten kompromis udaje się zawsze wypracować i tutaj nie spotkałem się przez ostatnie lata, żeby były jakieś poważne konflikty. Różnice zdań często są na tym etapie konsultacji, ale muszę powiedzieć też, że nasze zdanie jest brane pod uwagę później w dokumentach, które są wypracowane i to jest chyba najważniejsze i to jest cel, który sobie zakładamy jako samorząd. Ochrona przyrody w pilskich lasach to zadanie bardzo ważne i wymagające interdyscyplinarnej wiedzy. Realizacja tego zadania na dobrym poziomie wymaga niemałych kosztów i wyrzeczeń, jednak zakładany cel, zachowanie różnorodności przyrodniczej, z pewnością jest tego wart. Szukając celowości naszych działań związanych z ochroną przyrody, warto przytoczyć myśl Joshua Farleya. Uznaje się za powszechną prawidłowość, że koszty ponoszone na ochronę są niższe niż usuwanie skutków katastrof wywołanych jej brakiem lub przekształcaniem ekosystemów.